Cześć, z tej strony Ujusty i przychodzę do Was z tutorialem na kartkę 2 w 1, czyli kartkę i pudełko Natty Lighty. Wykorzystuję do tego bazę od Goldbox, kupioną oczywiście w sklepie Craft Corner, gdzie macie dostępnych aż 16 różnych kolorów, w tym dużo perłowych. Ja dzisiaj wykorzystam białą bazę, właśnie tak się składa. Zobaczycie, jak to będzie pięknie wyglądało. Oczywiście razem ją złożymy i udekorujemy. Kartka będzie w tematyce świątecznej, chociaż dla mnie w nietypowych kolorach, bo chcę użyć kolekcji Beautiful Memories z Alchemy of Arts, którą oczywiście zakupiłam w sklepie Craft Corner. Ja mam bloczek 20x20 cm i takiego właśnie użyję. Oczywiście do tego są arkusze z kwiatami. Tutaj mam takie normalne kwiaty, jakby zwykłe, ale mam też pasek kwiatków świątecznych. Tak to wygląda, jest taki dostępny. Do tego oczywiście dodatki świąteczne, nie może się bez nich obyć. Bardzo piękne dodatki, sami zobaczycie. Kość do bigowania, ołówek, linijka. Będę używała też kleju na gorąco. Zwykłego kleju. I mnóstwo innych na pewno fajnych dodatków. Oczywiście będzie też trochę wstążki, gdzie się tam na pewno umieszczę. Zaczynamy oczywiście od złożenia bazy, więc zaczynamy od bigowania. Pamiętajmy, że tam gdzie są rowki, musi być to na zewnątrz, zagniatamy jakby rowkiem na zewnątrz. Jak tu jest rowek, tu jest takie wypukłe, to zagniatamy w tą stronę. I tak wszystkie po kolei. Zaginam i przeciągam kością wszystkie brzegi. Kartka ma tu takie mocowanie, które wkłada się pod pudełko, jednak ja go nie używam, dlatego po prostu je obetnę. Oczywiście Wy nie musicie tego obcinać, możecie zrobić tak jak jest to w oryginale i takie zamknięcie sobie zostawić. Ja zrobię to inaczej, dlatego tym razem zostało to obcięte. Kartka jest już przygotowana do ozdobienia, teraz ją tylko pomierzymy, żeby było widać dokładnie jakie to są wymiary i można było docinać. Tu jest 9,8 cm na 20,1 cm. Tutaj mamy 14 cm. Oczywiście na 21 cm. Teraz pudełeczko. Boczki mają 1,9. Środek zmierzyłam 4,1 cm cały. Dokładnie obmierzone. Teraz dobiorę papiery. Kolekcja jest naprawdę prześliczna, ma wiele pięknych arkuszy. Ja wybiorę chyba sobie ten brąz, ja bardzo lubię takie ciemne dodatki. I taki arkusz, taki beżowo-różowy na kolejną warstwę. To będzie mój wybór, a do środka może użyję takich właśnie murków. Będą się ładnie prezentowały. Jednak zanim zajmę się wycięciem papierów na wierzchu, wytnę sobie kwiatki i dekoracje. Elementy wycięłam już poza kamerą, żeby Was nie zanudzać. Wycięłam parę elementów dekoracyjnych z grafik, nie wiem jeszcze, których dokładnie użyję, i wycięłam kilka kwiatków różnych, tych świątecznych i tych zwykłych też. To teraz czas na docięcie papieru do bazy. Zacznę od docięcia elementu warstwy spodniej na wierzchu kartki. Będzie to w takiej właśnie formie. Najpierw zacznę od tego brązu. Ja wszystkie elementy docinam 3 mm mniejsze niż baza, więc na długość będzie tutaj 19,8. O, dokładnie tak. A z tej strony będzie 9,5.
żeby powstał taki biały brzeg. Pomyślałam, że ten element będzie idealny do środka, więc od razu dotknę sobie na 9,5 i będę miała kawałek papieru do środka bazy, o właśnie tutaj, w tą stronę. Będzie się bardzo ładnie prezentowało z kwiatami, które są właśnie na tym murku. Od razu mogę dociąć element na 13,7 i z drugiej strony oczywiście na 19,8. Właśnie taka kompozycja mi się podoba i tak to zostanie. Teraz okleję wierzch kartki, czyli smaruję klejem. I przyklejam tak, żeby ten brzeg był w miarę równy. Teraz dotknę sobie biały element pod kolejną warstwę o wymiarze 8,3 cm. Na 18,6 cm. Tutaj Wam zapiszę wymiary. I teraz dotknę tę kartkę. Znów tak, żeby powstał brzeg, więc o 3 mm mniej. Tym razem zaznaczyłam sobie po prostu ołówkiem i docinam. Sprawdzę jeszcze, czy mam dobry wymiar. Przyklejam na białą warstwę spodnią. Jeszcze tylko zatrę ślady ołówka. I tak to będzie wyglądało. Będę je podklejała kawałkami birmaty, ale to za chwilę. Najpierw okleję pudełko i środek, żeby mieć równą powierzchnię. Wybieram ten kawałek papieru na pudełko i docinam go tak jak pozostałe elementy na długość 19,8 oraz na odpowiednie paski. Tutaj zmniejszam o 2 mm od wielkości bazy, więc tutaj będzie 1,7. Tutaj napiszę 1,7. I oczywiście 1,7. Potrzebuję jeszcze jednego paska o szerokości 1,7, aby okleić górne, raczej boczne skrzydełka pudełka. One mają szerokość 4,1, więc docinam na 3,9. Jeszcze raz sprawdzę, czy wszystko się zgadza. A teraz przykleję boczki. Środek z okienkiem zostawię na koniec. Teraz pokażę Wam, jak robię ten środek, jak wycinam okienko. Robię 4 malutkie kropeczki, można 2, ale ja zawsze robię 4. Przykładam, te kropeczki robię zawsze w rogach oczywiście, przykładam, szybko odwracam na drugą stronę i szybko odrysowuję okienko.
Teraz odrywam. Klej jeszcze nie zdążył związać, więc nie ma problemu. I ręcznie wycinam okienko. Tak z marginesem, żeby zostawić jednak ten biały brzeg jeszcze. Przymierzam. W razie konieczności robię jeszcze drobne korekty, tak jak w tym przypadku. I przyklejam. Wierzch pudełeczka oklejony. Teraz czas na środek. W środku pudełka wkleję okienko za pomocą taśmy dwustronnie klejącej. Okienko jest w wielkości 2-3 mm mniejsze niż wymiary środkowego elementu pudełka. I pudełko gotowe. Tak będzie wyglądało, będzie się bardzo ładnie prezentowało. Ale najpierw okleję środek, tylko ja będę używała do mocowania magnesów. Więc tu przykleję kawałek taśmy. Taśma oczywiście też jest dostępna w sklepie Craft Corner. Na ten kawałek taśmy przykleję jeden magnesik. Dla zabezpieczenia przykleję jeszcze kawałkiem taśmy klejącej. Na to położę drugi magnesik. Przymocuję do niego naprawdę malutki kawałeczek taśmy dwustronnie klejącej. Zaraz zobaczycie po co. Zrywam zabezpieczenie, ten niebieski papierek. Ten taki prosty, taki malutki elemencie. I zamykam kartkę. W ten sposób magnesik przykleił się idealnie w miejscu, w którym jest na poprzedniej stronie i ładnie będzie się zamykało. Teraz mogę zabezpieczyć też drugi magnesik i okleić bazę. Idealnie mi się zamyka. Jeszcze zostanie nam mocowanie pudełka. Na tej bazie są takie nacięcia. Wystarczy odwrócić na drugą stronę, wziąć sobie tablicę do wycinania. Tą samoregenerującej używam. I ostrym nożykiem naciąć papier, który przykleiłam. Dokładnie w tych samych miejscach, w który oryginalnie zostało to zrobione. Wracam na drugą stronę. Teraz troszeczkę poprawiam te przecięcie i przeciągam na spód uchwyt pudełka. Poprawić, otworzyć i tą klapkę do środka, tak żeby wyszła z tej strony, trochę pociągnę, tak żeby dobrze leżało. I druga dokładnie tak samo. W ten sposób nie są widoczne ze strony ozdobionej. Z tyłu kartki, właśnie tutaj, troszkę jeszcze przeciągnę
podkleję taśmą klejącą. Dosłownie kawałeczkiem. Pudełko jest dobrze złożone, nie widzę żadnego mocowania. Można je już złożyć. W taki sposób wygląda. Tu się składa kartkę na magnesik. Wszystko się ładnie trzyma. Rozłożę sobie dla wygody podklejenia, bo tył jeszcze zabezpieczę kawałkiem papieru. Wybrałam taki arkusz, zostało mi go tylko przyciąć na 19,8 oraz 13,7, przykleić. I złożyć pudełeczko. Teraz czas na przyklejenie warstwy drugiej na kartkę. Podklejam, tak jak mówiłam, kostkami dystansowymi z firmaty, z kawałków firmaty. Przy pomocy oczywiście zwykłego kleju. Teraz dobiorę elementy i całą kompozycję. Użyję serwetki. Zazwyczaj daję dwie warstwy serwetki. Daję tu takiej dodatkowej przestrzeni. Podklejam. Tutaj już kompozycję układamy według własnej weny twórczej, własnego pomysłu. Ja oczywiście tutaj układam warstwami, sami zobaczycie jak to wygląda, podkładam różne elementy, kwiatki, dopasowuję tak, żeby to było według mnie w porządku. No i oczywiście zrobicie po swojemu, mam nadzieję, że wykorzystacie tę inspirację i pokażecie co zrobiliście, że razem ze mną coś zrobicie i oczywiście, że wykorzystacie tą bazę na kartkę i pudełko na klejce w jednym. Teraz trochę kwiatków i innych elementów. Tu już nie będę wam truć, zobaczycie sami. Pierniczek musi być. Jeszcze ten zielonek jest bardzo fajny. Umieszczę go tutaj. I oczywiście
oczywiście podczas układania kompozycji zapomniałam o tej wstążce, którą bardzo chciałam dodać, więc jeszcze ją tutaj zaświeżę, dodam do kompozycji, podkleję jeszcze kwiatek, żeby to wszystko ładnie się prezentowało, nic straconego, na koniec napis. I jeszcze trochę miki i cekinów, żeby to się świeciło, jak to na święta musi się świecić. Mika też jest dostępna w sklepie Craft Corner oczywiście, jak wiele innych fantastycznych dodatków, w tym media. Warto zajrzeć, zobaczyć, co tam jest. W niektórych miejscach po prostu daje coś, żeby to się troszkę zaświeciło. Używam Soft Gloss Gel, ale oczywiście można to zrobić przy pomocy zwykłego kleju. Jeszcze tego chlapania. Zakrywam elementy, które nie chcę, żeby były pochlapane farbą, jak postać tej kobiety i oczywiście napis, tego nie chciałabym zachlapać, więc zakrywam resztkami jakiejś kartki i chlapię. Odkrywam i tak oto prezentuje się właśnie gotowa kartka. Mam nadzieję, że tutorial jest w miarę jasny. Spodoba Wam się i wykorzystacie właśnie tą bazę na stworzenie czegoś pięknego. Do zobaczenia.